Okej, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Moi drodzy, piękne okoliczności przyrody, a dziś chcieliśmy Wam wraz z mistrzem zaprezentować technikę obronną na ulicę. Technika polega na uderzeniu w brzuch. Dlaczego uderzenie w brzuch jest skuteczne, a tak rzadko stosowane? Zaraz Wam o tym opowiemy. Zapraszam. Okej, moi drodzy, dlaczego uderzenie w brzuch jest lepszym rozwiązaniem niż uderzenie w twarz? Moi drodzy, głowa jest dosyć mała. Zobaczcie, żeby trafić gościa w głowę, popatrzcie, trzeba się nieraz namęczyć, bo on, zobaczcie, odchodzi. Spójrzcie, brzuch w tym momencie, brzuch, zobaczcie, jest cały czas w tym samym miejscu. Nie musisz za tą głową latać. Poza tym głowa przy odchyleniu jest dalej, brzuch jest bliżej. Moi drodzy, nie wiem dlaczego, ale wszyscy na ulicy, przy kontrataku, przy czymkolwiek, od razu chcą bić głowę. Przecież głowa jest stosunkowo mała, głowa jest stosunkowo ruchliwa. Po co się męczyć i uderzać w głowę? Lepiej przy obronie uderzyć w brzuch. Zobacz, na przykład jeżeli idzie cośkolwiek na głowę, pochyl się i załaduj w bebek. Czyli zobacz, idzie coś, łup! Pamiętaj, że uderzenie musi być wyprowadzone z luźnej ręki i lekko spięte na dole. Tak mówi zasada systema. Zobacz, łup! Widzisz? Z drugiej strony pokażemy. Spójrz, łup! Jeśli ktoś nie jest przygotowany, jeżeli ktoś jest rozluźniony, a jeszcze jeśli mielozorem, czyli gada, tak, zobaczcie, o, tak to wygląda, zobaczcie, na ulicy. Patrz, gość stoi, nie? I... No co? I pokazuje ci, gdzie go masz trzasnąć. Wiesz? On jest przygotowany na to, że możesz go trzasnąć w głowę. Przecież widzi twoje ręce, widzisz? Odsunie się, ale jeżeli tak stoi, tak, co? Bum. Po prostu spuść z niego powietrze. Oczywiście mógłbyś powiedzieć, że uderzenie w krocze będzie fajnym rozwiązaniem, ale zobacz, on tam może gdzieś kolana zgiąć, tu nie masz jakoś za bardzo siły. Ale zobacz, uderzenie ręczne, bum. Popatrz. Lekko trzymasz rękę, jakbyś miał kulkę na końcu, młotek. Obracasz się, zobacz, obracasz się i chodzisz głęboko. Popatrz, mistrz Jarosław przez chwilę będzie emulował dresa. Mistrzu Jarosławie, no. Dziękuję, tyle. Oczywiście, po uderzeniu w bebech, jak już spuścisz powietrze z gościa, to możesz mu wtedy przeładować w twarz. Ale zobacz, jak on się tak napiął, a jestem niższy, no to tam gdzieś celowanie w głowę może być problem. Tak, jeszcze tak, tu, bo tu telewizory pod pachami, moi drodzy, zazwyczaj tak, tu szyi brak, telewizory i tak dalej. Zobaczcie, co najłatwiej trafić? A po bebechu, tu, moi drodzy, celujemy, celujemy na końcówki żeber, tu, albo w splot słoneczny. Popatrz, moja ręka stąd, jak ja mówię, chłopie, daj se, ej, chłopie, nie bij mnie, o mały, w okularach, daj se spokój, zobacz, widzisz? Popatrz, jeszcze. Tak, zasłania, ale bam! Tak, popatrz, twoja ręka, jeżeli ważysz na przykład, nie wiem, 65 kg, bo lekki jesteś, niski, to wyobraź sobie, że jeżeli siła obrotowa, to jest te twoje 65 kg plus siła, plus szybkość, zakończona w takiej małej pięści. Czyli tak byś gościowi z siłą tam 100 kg młotkiem walnął w bebek. No, jaki by nie był wielki, to się... No, chciałem powiedzieć pewne słowo, ale nie mogę, bo wiecie. Czy wyjdzie drugą stroną? Tak, że to co jest w brzuchu, wyjdzie drugą stroną. Musicie sobie dopowiedzieć. Czyli moi drodzy, uderzenie wygląda następująco. Spójrzcie, stoję, jeżeli jest ktoś, to się zasłaniam jedną ręką tu przy sobie i zobacz, bum! Wchodzisz głęboko, popatrz, nie ma żadnego ruchu ręką. Nie, samą ręką to wiecie, co można. Samą ręką nie. Popatrz. Całym ciałem. Jeżeli tu się odchyliłem, powiedziałem, ej chłopie, daj sobie spokój, no słaby, bidny. Bum. Zobacz. Najkrótsza droga ręki stąd do brzucha plus poparcie. Jeszcze jak zrobisz krok do przodu, bo jesteś na nogach szybki, tak, to wystarczy. Zobacz. I mistrzu Jarosławie, zrób, no co, o, widzicie, zazwyczaj to robi też na wdechu, no bo też, żeby wynapinać to wszystko, to musi to zrobić na wdechu. Zobaczcie, na wdechu. O, bum, jajco, tyle, nie? Proste. To oni muszą być dobrymi nurkami. Prawdopodobnie to nurkowie,
i pracownicy sklepów z RTV AGD. Zacznij go powiedzieć. Tak, zobaczcie. Czyli emulacja. Zobaczcie, jeszcze czasami widzę coś takiego, że jest obydwu, nie? Jest tak. Nie, no wiecie, no, to może to śmiesznie wygląda, ale ja oglądam różne walki po to, żeby potem wyciągać z nich wnioski, jak to wygląda, po to, żeby dopasowywać techniki do tego wszystkiego, więc zamiast, w razie czego, zamiast robić się na koguta, czyli tutaj bądź jak najmniejszy, nie jak największy, jak najmniejszy, nie, no dobra, chłopie, bang, zobacz, bang, tu, czyli wejdź, popatrz, hop, raz. A tu jest wiele możliwości. Tu jest wiele możliwości, możesz uderzyć tu, tu, możesz uderzyć tu. Jeżeli się już zegnie, czyli jeżeli go wypompujesz, no to wtedy możesz uderzyć drugą. Jest raz, dwa, no tyle. Nie możesz iść do domu. Możesz też spróbować zrobić coś takiego, też fajna opcja, że chłopie, nie, nie, nie. I teraz patrz, wchodząc lekko głową w jego ten, uderzyć, patrz, bum, o. Uderzy, sam se uderzy, uderzy se z bani, strzeli se, no też nie mogę powiedzieć, co se strzeli. Wiecie, jak se ktoś strzela gola do swojej bramki, jak się to nazywa, że to se strzeli? No, ja nie mogę wielu rzeczy powiedzieć, bo potem wiecie. No, tam takie algorytmy pracują i ten. Czyli zobaczcie. Nie no, chłopie, nie, i bum. I tą głowę tak wepchnij tu, żeby... Nie no, chłopie, daj spokój, tak, żeby on się na nią nadział. Pamiętaj, nie ma co, na ulicy nie walczymy. Tak? Nie? A? Bo to nie jest... To nie jest... Tak, tak, to nie jest XVII wiek. A my nie jesteśmy na pojedynku, na ulicy masz przeżyć. Czyli jak gości się sadzi i widzi, że cię przepycha, łop, przeładuj. Jeszcze ja, no, moi drodzy, no mam taki brzydki zwyczaj, żeby nastąpić na nogę z wiekiem, coraz częściej to robię, bo mi się nie chce za chłopem latać. Więc widzisz, nastąpiłem mu na nogę po to, żeby o, jak tu będzie ten, żeby ewentualnie go jeszcze odepchnąć i przewrócić. Także pamiętajcie, na ulicy mamy odeprzeć atak. Niekoniecznie w sposób siłowy, niekoniecznie w sposób techniczny. Musimy to zrobić w sposób przemyślany, czyli z głową. Moi drodzy, bądźcie bezpieczni, uczcie się, dlatego że samoobrona jest potrzebna każdemu z nas. Was, nas, was i każdego. I Monice za kamerą też jest potrzebna. Tak, Moniko? No, właśnie. Moi drodzy, dajcie lajka, subskrypcję, podajcie dalej. Pomagajcie nam w rozwoju kanału. Dzięki, mistrzu. Moi drodzy, dzięki i do zobaczenia.